Ryczałty zamiast kontraktów. Podkarpackie szpitale liczą na stabilne finansowanie. Bunkry, kapliczki, punkty widokowe i pomniki przyrody. Nowe atrakcje w powiecie jarosławskim. Muzeum w Krośnie będzie większe. Placówka dostała dodatkowe pomieszczenia wystawowe. Ilona Małek, aktualności. Witam. Na początek ważna informacja dla pacjentów, którzy liczą na krótsze kolejki do specjalistów. Mają się one skrócić dzięki zmianie finansowania szpitali. Placówki dostały już od NFZ-u propozycję ryczałtu, czyli pieniędzy, które będą dostawać w ramach tzw. sieci szpitali. Od października zamiast rozliczenia poszczególnych procedur będą miały określoną kwotę i w jej ramach będą dowolnie gospodarować pieniędzmi. O szczegółach mówili dziś przedstawiciele NFZ-u i największego podkarpackiego szpitala klinicznego numer 2 w Rzeszowie. Zmiany związane z siecią szpitali mają skrócić kolejki i zwiększyć dostępność do badań, zabiegów i specjalistycznego leczenia. A samym placówkom, które znalazły się w sieci, zapewnić stabilność finansową. Bo każdy szpital już za ostatni kwartał tego roku dostanie stałą stawkę, tak zwany ryczałt. Te propozycje, które przekazaliśmy szpitalom, wyglądają dość korzystnie, ponieważ przewidujemy taki wzrost poziomu finansowania w stosunku do pierwszego półrocza bieżącego roku o ponad 10%. To sporo więcej i jak mówią dyrektorzy szpitali obiecująco, tym bardziej, że niezależnie od ryczałtu będą płacone tak zwane świadczenia nielimitowane, czyli między innymi porody, leczenie zawałów, wszystko co związane z onkologią, a dodatkowo badania diagnostyki obrazowej jak rezonans, tomografia czy endoskopia. Ale już teraz wiadomo, że jeśli wziąć pod uwagę nadwykonania, to już tak dobrze nie jest. Jeżeli byśmy wzięli wysokość przychodów z NFZ-u z tytułu kontraktu, no to jest ta propozycja na czwarty kwartał jest lepsza, natomiast w stosunku do nadwykonań, które są w szpitalu, które wynoszą w tej chwili prawie 24 miliony złotych, no to jest poniżej w wysokości przy uwzględnieniu tych nadwykonań. Na pewno ryczałt zapewnia większą stabilność finansową i to zdecydowany plus. Zwalnia też szpitale z obowiązku udziału w kolejnych konkursach ofert ogłaszanych przez NFZ. Daje też większą swobodę dysponowania pieniędzmi, bo każda placówka będzie mogła samodzielnie decydować o przesunięciach kwot na przykład z oddziałów mniej obłożonych na te oblegane. Dla pacjentów najważniejsza ma być lepsza koordynacja opieki, jedno z podstawowych założeń sieci szpitali. Tak, aby pacjent po leczeniu szpitalnym mógł dalej kontynuować na przykład rehabilitację lub leczenie w poradni specjalistycznej. I tutaj mamy takie zapisy, które umożliwiają takiemu pacjentowi leczenie u tego samego świadczeniodawcy bez kolejki, czyli jeżeli on chce kontynuować w poradni przyszpitalnej, to nie trafia już do kolejki. Jednak takie rozwiązanie to duże wyzwanie, głównie organizacyjne, dla przyszpitalnych przychodni, już teraz przepełnionych. Myślę, że jest to realne. Oczywiście myślę, że nie uda nam się to z dnia na dzień, ale będziemy starali się stopniowo dochodzić do takiego poziomu usług, aby zapewnić zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia kompleksową opiekę, gdyż od tego będzie również zależało finansowanie naszego szpitala. W tej przychodni to może być rewolucja. No myślę, że troszeczkę tak. Szczególnie jeśli wziąć pod uwagę czas pracy lekarzy czy rehabilitantów, ale też niedobory niektórych specjalistów. To przeorganizowanie, to nie jest to znowu taka łatwa sprawa z uwagi na to, że to jest bardzo duża jednostka i ta duża jednostka udziela mnóstwo świadczeń. Lekarze są zatrudnieni i w oddziałach, i w poradniach. Jeszcze w tym roku mają natomiast radykalnie zmniejszyć się kolejki do zabiegów usunięcia zaćmy i szczepienia endoprotez. NFZ ma na to dodatkowe 4 miliony złotych. Jesteśmy w trakcie aneksowania umów dla tych podmiotów, które w tej chwili realizują zaćmy i endoprotezy, dla tych podmiotów, które mają kolejki oczekujących najdłuższe i dla tych, którzy są w stanie do końca roku jeszcze zrealizować tego rodzaju zabiegi. Już od października łatwiej ma też być ze świąteczną i nocną opieką ambulatoryjną. Będą ją świadczyć wszystkie szpitale, które są w sieci. W Rzeszowie także niepubliczne szpitale Pro Familia i Świętej Rodziny.
Pacjenci czekają nie tylko na krótsze kolejki do lekarzy, ale też lepsze warunki, w jakich będą leczeni. Na przykład w Jarosławiu trwa rozbudowa Centrum Opieki Medycznej. Wykonawca dostał rok na to, by przebudować dawną sterylizatornię, gdzie powstanie między innymi nowoczesny oddział ginekologiczno-położniczy i nowe sale operacyjne. To jedna z największych inwestycji powiatu ostatnich lat. Ważna, bo główny budynek szpitala w Jarosławiu ma ponad 110 lat. Na zmiany czekają m.in. pacjentki oddziału ginekologiczno-położniczego Jarosławskiego Szpitala. Choć rocznie rodzi się tu około 700 dzieci, ze względu na warunki wiele przyszłych mam decyduje się na poród w Rzeszowie czy Przemyślu. Opieka jest bardzo dobra, chwalą pacjentki, ale warunki odbiegają od współczesnych standardów. Chodzi przede wszystkim o ubikację, chodzi o skorzystanie z toalety osobno, żeby było jeszcze natrysk przede wszystkim, bo to jest jeden natrysk, ale to jest za mało na ten oddział, jeden natrysk. Doktor Anna Baraniak, ordynator oddziału neonatologicznego, podkreśla, że mimo tych trudnych warunków lekarze pracują z sukcesami. Ostatnio udało się uratować urodzonego w 32 tygodniu ciąży wcześniaka, ale ona też, podobnie jak inni lekarze, liczy tygodnie do przeprowadzki. Lista oczekiwań jest bardzo długa. Stanowiska intensywnej terapii, pokoje dla matek zgodne z dzisiejszymi wymogami, pokoje dwuosobowe, gdzie matki mogą przebywać z dziećmi, łazienki przy tych pokojach. Potrzebne są też nowe sale porodowe czy pokoje odwiedzin. Między innymi te problemy rozwiąże ten budynek. Powstaje jako nadbudowa dawnej sterylizatorni. Inwestycja jest na półmetku. Cieszę się, że wykonawca realizuje tą inwestycję zgodnie z zadeklarowanym harmonogramem. Jest za nami, jest 5 miesięcy realizacji i do ukończenia, czyli oddania do użytkowania, pozostało już tylko 5. W budynku oprócz trzech oddziałów powstanie też centralna sterylizatornia, nowy blok operacyjny, w którym będzie 5 sal, co pozwoli zwiększyć liczbę zabiegów. Będzie też nowa apteka, a na dachu budynku lądowisko dla helikopterów. To szansa na szybki transport chorych w ciężkich przypadkach do dużych ośrodków klinicznych. Chory, lądując w śmigłowcu, jest bezpośrednio transportowany bądź to blok operacyjny, bądź to przyjmowany w miejscu przyszłego SOR-u i transportowany do śmigłowca. Szpitalny oddział ratunkowy to kolejna inwestycja, do której przygotowuje się szpital, ma ruszyć w przyszłym roku. Zakończenie tego już realizowanego zadania pochłonie 22 miliony. Część to środki zewnętrzne, które udało się pozyskać powiatowi. Bardzo się cieszę, że Rada Powiatu Jarosławskiego podjęła taką decyzję i przyznała środki, czy też pozyskaliśmy część tych środków spoza budżetu, bo jak Państwo wiedzą, będzie to finansowane również z obligacji komunalnych, które Powiat Jarosławski wypuszcza, dlatego że tak naprawdę jest to inwestycja, która pozwala nam wkroczyć rzeczywiście ze Szpitalem Jarosławskim w XXI wieku. Wykonawca inwestycji zgodnie z umową w ciągu 10 miesięcy ma zakończyć wszystkie prace i uzyskać potrzebne pozwolenia na użytkowanie. I zmieniamy temat. W Krynicy trwa 27. Forum Ekonomiczne, spotkanie polityków, naukowców i przedsiębiorców. Jego częścią jest konferencja z cyklu Europa Karpat, na której mówi się m.in. o współpracy regionalnej. W Krynicy jest nasz reporter Marcin Pawlak. Drugi dzień Forum Ekonomicznego w Krynicy i konferencji Europa Karpat, która najbardziej interesuje nas na Podkarpaciu, zdominowały takie tematy jak bezpieczeństwo w tej części Europy i to bezpieczeństwo transportowe logistycznie, czyli trasa S19. Razem ze mną marszałek Sejmu Marek Kuchciński, organizator konferencji. Dzień dobry, panie marszałku. S19 to ta trasa, na której nam na Podkarpaciu najbardziej zależy, ale to także droga, część drogi Via Carpatia, czyli tej ogromnej trasy, która ma połączyć między innymi Karpaty. Tak, jest to rzeczywiście efekt starań i to skutecznych starań, żebyśmy wspólnie z państwami na północny wschód leżącymi od Polski, czyli państwami bałtyckimi i na południe, wspólnie razem starali się o to, żeby ten wielki szlak międzynarodowy, komunikacyjny Via Carpatia, żeby on stawał się realną inwestycją i to już odbywa się. Na forum ekonomicznym w Krynicy mówiliśmy o tym
tworzyliśmy taki szeroko rozumiany lobbying, pozytywny lobbying na rzecz przyspieszenia i budowy. Słowacja, Węgry, właściwie można powiedzieć, wszyscy popierają, wszyscy są za. Jest kwestia tylko technicznych różnych ustaleń, no i wsparcia tej dobrej woli rządu, także rządu polskiego. Panie Marszałku, także tutaj na forum deklaracja współpracy miast karpackich, te 5 miast, wśród nich Przemyśl. Co oznacza zacieśnienie tej współpracy i na czym ono będzie polegało? Więc to jest inicjatywa, która powstała podczas różnych spotkań dotychczas. Konferencji Europa-Karpat, już odbyło się ich 19 w różnych miejscach, także w Truskawcu, w Szaroszpatak, na Węgrzech, w Krynicy, w Przemyślu, w wielu innych, w Nowym Targu. I pomyśleliśmy sobie, że rzeczywiście warto byłoby gospodarzy tych miast, a więc burmistrzów, prezydentów, zachęcić do współpracy. Właściwie to jest ich inicjatywa. W perspektywie widzę tutaj rozwój tej współpracy polegający na rozwoju turystyki, na promocji tej części Europy, współpracy między miastami, a więc rozwoju marki karpackiej, pomysłu jednego z mieszkańców Podkarpacia, Dawida Laska. Rzeczywiście ten region, ten makroregion Karpaty ma szansę walczyć z Alpami? Uważam, że tak. Uważam, że Karpaty w porównaniu z Alpami mają niezwykłe walory. Bioróżnorodność największa w tej części świata, można powiedzieć. Karpaty nie są zniszczone infrastrukturalnie jak Alpy. To oczywiście są również i bariery, ale Karpaty mają jeszcze ten walor, że są bardzo różnorodne. No i niezwykli ludzie, ludzie sukcesu. Bardzo dziękuję, panie marszałku, za rozmowę. A dziś w drugim dniu konferencji Europa Karpat tutaj w Krynicy w panelach brali udział także przedstawiciele Podkarpacia, wśród nich marszałek województwa, a także samorządowcy, którzy między innymi właśnie także o trasie S19 dyskutowali. Teraz nietypowa wpadka przemytnika. Miał wyjątkowego pecha, bo o przewiezienie przemyconego towaru poprosił pograniczników w nieoznakowanym samochodzie. Tym samym wpadł na gorącym uczynku. Do naszego nieoznakowanego patrolu, który pełnił służbę w miejscowości Korczowa, nieopodal znanego dyskontu spożywczego, podszedł starszy mężczyzna i zapytał, czy panowie nie widzieli gdzieś przypadkiem patrolu policji lub straży granicznej, bo on ma trochę towaru z przemytu, który chciałby dalej przewieźć. No nie muszę chyba powiedzieć, jakie było jego zdziwienie, kiedy jeden z naszych funkcjonariuszy pokazał mu legitymację i poprosił, żeby po prostu mu pokazał ten towar. Strażnicy graniczni sprawdzili jego pojazd, to był samochód marki Citroen i tam ujawnili 100 paczek papierosów, tak jak mówił, z przemytu oraz 6 litrów alkoholu. Cały towar zabezpieczyliśmy, a z nieco zdziwionego pana, zszokowanego, został ukarany mandatem za popełnienie wykroczenia skarbowego. Pech to pech. A teraz wakacyjny rekord na lotnisku w Podrzeszowskiej Jasionce. W lipcu i sierpniu odprawiono tam ponad 140 tysięcy pasażerów. To najlepszy wynik w historii portu. Chodzi przede wszystkim o większą liczbę pasażerów samolotów czarterowych. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba startów i lądowań wzrosła o 1/4. To głównie zasługa podwojenia liczby połączeń czarterowych. W lipcu i sierpniu samoloty z Jasionki wylatywały do 3 miast w Grecji oraz do Bułgarii i Turcji. Przez całe wakacje więcej pasażerów było też w samolotach Rzeszów-Warszawa. W sumie w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku o 1/5. Dużym zainteresowaniem cieszą się też loty do Wielkiej Brytanii. Już w sobotę 9 września zostanie uruchomione kolejne, już 13 w tygodniu, połączenie z Jasionki do Londynu. Mieleckie PZL wyprodukują 2 śmigłowce Black Hawk przeznaczone do gaszenia pożarów. Maszyny jeszcze w tym roku trafią do odbiorcy hrabstwa Los Angeles w Stanach Zjednoczonych. Każdy z Firehawków, jak są nazywane, ma mieć między innymi pojemnik na wodę o pojemności ponad 3,5 tysiąca litrów, szersze płaty wirnika, co zwiększy zdolność podnoszenia się, i szklany kokpit cyfrowy, który podobnie jak rejestrator dźwięków pozwoli na lepszą ocenę sytuacji i kontrolę nad lotem. Śmigłowce mają być też wykorzystywane w misjach medycznych oraz operacjach poszukiwawczych.
Do 2030 roku liczba mieszkańców Rzeszowa wzrośnie o 7% do ponad 200 tysięcy. To prognoza Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z którą to stolica Podkarpacia może liczyć na najbardziej dynamiczny rozwój w skali Polski. Rzeszów znalazł się w grupie zaledwie 6 największych polskich miast, które zgodnie z prognozą GUS-u zanotuje taki wzrost. Pozostałe to Warszawa, Gdańsk, Kraków, Wrocław i Zielona Góra. Inne podkarpackie miasta czeka zmniejszenie liczby mieszkańców o średnio kilka tysięcy. W tworzeniu prognozy brano pod uwagę liczbę urodzeń, umieralność i migrację. Zamek w Łańcucie znalazł się w ogólnopolskim finale plebiscytu TOP 5 zamków i pałaców Polskiej Organizacji Turystycznej. To jedyny obiekt z Podkarpacia wyłoniony w czerwcowym głosowaniu internetowym. Teraz przed nim finał, w którym konkuruje m.in. z pałacem na Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie, pałacem w Rogalinie, zamkiem w Pszczynie oraz zamkiem królewskim w Niepołomicach. Głosowanie na stronie polska.travel.pl potrwa do 15 września. W regionalnych edycjach plebiscytu wzięło udział łącznie 80 budowli ze wszystkich województw, spośród których głosujący wybrali 16 obiektów zakwalifikowanych do ogólnopolskiego finału. Bunkry, kapliczki, punkty widokowe i pomniki przyrody. Między innymi takie mało znane atrakcje na zlecenie powiatu jarosławskiego fotografują i opisują dwaj przewodnicy beskidzcy. Odwiedzą 100 miejscowości, bo w każdej jest coś ciekawego, a z wieloma obiektami wiążą się często niezwykłe historie. Wszystkie zebrane informacje trafią do przewodnika po powiecie jarosławskim, by zainteresować nim nie tylko turystów, ale także mieszkańców. To bunkier wybudowany przez Niemców w miejscowości Wierzbna w 1940 roku. Zlokalizowany był niedaleko ówczesnej granicy III Rzeszy ze Związkiem Radzieckim, która biegła wzdłuż Sanu. Służbę pełniło w nim kilku żołnierzy chroniących się za grubą warstwą betonu i pancerną płytą z otworami na karabin maszynowy. To jest jedyny bunkier skończony i zachowany, natomiast pozostałe bunkry były w budowie. I po wojnie zostały wysadzone. Ten zachował się, bo stał na uboczu. Mimo upływu kilkudziesięciu lat jest w dobrym stanie. Zachowało się także wiele oryginalnych elementów wyposażenia. Dlatego teraz ma szansę stać się atrakcją wsi dzięki nowemu projektowi turystycznemu powiatu jarosławskiego. O tym schronie wiedziała, oczywiście on istniał, on był znany tutaj w lokalnej społeczności, był znany w takiej wąskiej grupie osób zajmujących się militariami, tutaj fortyfikacjami. Natomiast naszym jakby zadaniem, naszym celem jest pokazanie tego typu obiektów, chociażby tego schronu, który tutaj widzimy, szerokiemu gronu odbiorców, turyście, który będzie i chce odwiedzić nasz powiat, ale również mieszkańcom. Badający turystyczne atrakcje ziemi jarosławskiej poznali także niezwykłą historię tej skromnej kapliczki w Ludkowie, właśnie remontowanej przez mieszkańców. Powstała w miejscu, w którym zginął kurier niosący ważny meldunek dla oddziału powstańców styczniowych. Kapliczkę poświęcono w 25. rocznicę tego wydarzenia, ale dla zmylenia władz austriackich uroczystość odbyła się pod pretekstem zebrania wiejskiego. Takie płomienne bardzo, jak wspominają miejscowi mieszkańcy Ludkowa, płomienne przemówienie księdza, proboszcza, powoduje, że to zebranie ludności przeistacza się w taką manifestację, wielką manifestację patriotyczną. I co jeszcze bardzo ważne, no, mówią o tym, że udało mu się zaszczepić takiego ducha patriotycznego. Takie niezwykłe historie związane są z wieloma zabytkowymi obiektami. Ale wśród atrakcji powiatu jarosławskiego są także pomniki przyrody, jak ten mający ponad 7 metrów obwodu dom we wsi Łowce. Wszystko, co warto zobaczyć w ponad 100 miejscowościach wraz ze zdjęciami i opisem, znajdzie się w nowym przewodniku po powiecie. Powstanie także jego wersja elektroniczna z namiarami GPS, ułatwiającymi turystom dotarcie do każdego obiektu. Trwa pożar zajazdu koło Stalowej Woli. Mamy w tej chwili połączenie z Marcinem Betleją, rzecznikiem podkarpackich strażaków. Co udało się ustalić? Witam, dobry wieczór. Informację o płonącym zajeździe otrzymaliśmy o godzinie 17.10. Okazało się, że płonie część zajazdu nad Łęgiem w miejscowości Przyszów w powiecie stalowowolskim. Zajazd jest zbudowany w kształcie litery L. Jedna z części tego budynku, a dokładniej mówiąc poddasze tej części jest objęte ogniem na miejscu. Jest 10 zastępów straży pożarnych, 40 strażaków. Ogień jest częściowo opanowany. Najważniejsze jest to, że nikomu nic się nie stało, nikt
nie został ranny. Jeszcze przed przyjazdem strażaków z budynku ewakuowały się cztery przebywające tam osoby, są to pracownicy i właściciele zajazdu. Absolutnie nie mamy pojęcia w tej chwili, co jest przyczyną pojawienia się ognia, no a także nie możemy nic powiedzieć na temat strat, które dopiero będą szacowane. Bardzo dziękuję za te informacje. A na koniec szansa na szerszą prezentację eksponatów Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Będzie to możliwe dzięki dodatkowej powierzchni w przylegającym do placówki budynku. Kupno części kamienicy sfinansował samorząd województwa. W piwnicach ma być wystawa archeologiczna, na parterze magazyny sztuki, a wyżej pracownie konserwatorskie. Kamienica ma 108 lat. Została wybudowana przez Towarzystwo Mieszczańskie Zgoda, którego statutowym celem było zabieganie o rozwój kulturalny, społeczny i ekonomiczny. Od początku mieścił się w niej cech wielki zbiorowy, przemianowany po II wojnie światowej na cech rzemiosł różnych. Z bólem serca zarząd i walne zgromadzenie podjął decyzję o sprzedaży. Nie byliśmy w stanie wykonać remontu, który to budynek potrzebuje, kapitalnego remontu ze składek członkowskich. W związku z tym skorzystaliśmy z propozycji Muzeum Podkarpackiego. Poza pieniędzmi muzeum zaoferowało cechowi wspólne wystąpienie o środki do regionalnego programu operacyjnego na remont kamienicy. Mam nadzieję, że w latach 2018-2019 zostanie przeprowadzony kompleksowy remont tego budynku i wspólnie z cechem będziemy tutaj prowadzić działalność oświatową, muzealną i związaną z rzemiosłem. Muzeum poszerzy powierzchnie wystawowe, a kamienicy zostanie przywrócona pierwotna funkcja, nadana przez Towarzystwo Mieszczańskie Zgoda. Sala konferencyjna po przebudowie będzie służyła kameralnym koncertom muzyki poważnej. W piwnicach chcemy zrobić wystawę archeologiczną, na parterze magazyny studyjne, sztuki, a na czwartym piętrze pracownie konserwacji malarstwa i rzeźby oraz inne pracownie. Transakcja uwłaszczyła też muzeum na fundamentach starej baszty, pozostałości po murach obronnych Krosna. Dotąd tylko część baszty była eksponowana w obrębie muzeum. Nowe pomieszczenia dla placówki wraz z oszklonym podwórkiem, tak zwaną studnią oraz dziedzińcem mają być gotowe za 3 lata. I to wszystko w aktualnościach. Za chwilę prognoza pogody. Adam Bienia spróbuje pomalować słońcem pogodowe mapy. No cóż, nie ma w tym nic dziwnego, bo sam za 2 dni wybiera się na urlop i musi być słonecznie. Do zobaczenia.